W dzisiejszym vlogu zajmiemy się tematem treningu. Jak zacząć trenować, jakich błędów nie popełniać na samym początku i o czym pamiętać. A ja zapraszam Was serdecznie na kolejny vlog pod tytułem Trenuj z Marczyńskim. Dzisiaj mówimy sobie takie podstawowe zasady, bo prawda jest taka, że są one kluczem do wszystkiego. Nawet bardzo zaawansowani zawodowcy z biegiem czasu tak są bardzo sfokusowani już na jakichś specjalistycznych ćwiczeniach, że zapominają po prostu o takich basicowych zasadach, które są kluczem do sukcesu. Pierwsza zasada: mierzyć siły na zamiary. Czyli zaczynamy trenować, musimy realistycznie oceniać swoje możliwości, na co nas stać na dzień dzisiejszy i naprawdę bardzo, bardzo systematycznie stopniować swoje obciążenia. Druga zasada jest to zasada nieporównywania się z naszymi konkurentami. Moim zdaniem tak naprawdę jedyną osobą, do której powinniśmy się porównywać, to my sami z dnia wczorajszego. Rywalizacja jest ważna, ale myślę, że porównywanie się z innymi, rywalizowanie pozostawmy sobie dla tych, którzy oprócz samego trenowania i samego podnoszenia swojego poziomu sportowego chcą też uczestniczyć w różnego rodzaju zawodach. Tam tak, możemy się porównywać, możemy rywalizować, ale na co dzień musimy zwracać uwagę na siebie. Kolejna zasada, bardzo ważna, a mianowicie zwracanie uwagi na sygnały naszego organizmu. Zwracanie uwagi na to, jak się czujemy. Osoby, które zaczynają, będą to osoby, które trenują same, ale będą też osoby, które zdecydują się na trenera profesjonalnego lub mniej profesjonalnego, ale w każdym bądź razie na osobę, która w kolarstwie, w trenowaniu kolarzy ma jakieś doświadczenie. Oczywiście jest to ważne, na pewno w pewien sposób może nam to ułatwić stawianie pierwszych kroków, ale nawet kiedy jesteśmy zawodowcami, plan treningowy to plan treningowy, a my tak naprawdę musimy zwracać uwagę na to, jak się czujemy, czy czujemy się przetrenowani, czy czujemy się niedotrenowani, wtedy konsultować to z naszym trenerem, a jeżeli go nie mamy, po prostu w dni, kiedy czujemy się bardziej zmęczeni, troszeczkę obciążenia treningowe odpuszczać. Utrzymanie równowagi, takiego naszego balansu i nie popadanie w obsesję. Oczywiście ci, którzy są bardziej ambitni, chcą być coraz lepsi, chcą być coraz bardziej idealni, a czasami chcemy być bardziej idealni niż ideał. Ja Wam muszę się przyznać, że również przez to przechodziłem. Takie okresy w moim życiu, kiedy chciałem być perfekcjonistą, były to okresy najsłabsze tak naprawdę w mojej sportowej karierze. Były to okresy, gdzie osiągałem najgorsze rezultaty, czyli powinniśmy zawsze zachować tą równowagę między naszym życiem sportowym, ale również naszym życiem prywatnym. Czasami niektóre stresujące sytuacje dużo bardziej obciążająco wpływają na nasze organizmy, na naszą fizjologię niż trening fizyczny. Więc zwracajcie na to uwagę, świeża głowa, zawsze powinna iść nasza mentalna strona z naszą fizyczną stroną w parze, więc to jest klucz do sukcesu. Ja znam olbrzymią liczbę niesamowitych kolarskich talentów, które miały predyspozycje do tego, żeby być mistrzami świata, a niestety ta kwestia mentalna troszeczkę siadła i nie byli w stanie osiągać już tak wysokich rezultatów. Jak kontrolować nasz progres? Mamy to szczęście, że żyjemy w XXI wieku, jest nieograniczona liczba różnego rodzaju urządzeń, które mogą kontrolować nasz trening, nasz poziom zmęczenia, nasz progres i to, z jaką mocą jedziemy w danym momencie i tak dalej. Więc ci, którzy chcą troszeczkę bardziej się szczegółowo zagłębić w to, jaki robią progres, mogą z takich urządzeń na pewno
korzystać. Progres też jest to rzecz bardzo delikatna. Niektórzy na pewno na samym początku ten progres będzie dosyć duży w dosyć krótkim odstępie czasu. W momencie osiągania coraz wyższej wydolności, coraz wyższego poziomu sportowego, coraz trudniej będzie nam podnosić nasz poziom, a na pewno nie będziemy tego robić w tak krótkich odcinkach czasu jak na początku. To jest rzecz normalna, to jest rzecz naturalna, więc nie może to być coś, co nas demotywuje. Oczywiście w zależności od organizmu, od naszych predyspozycji, niektóre osoby będą osiągały progres dużo szybciej, niektóre dużo wolniej, ale tak mówię, skupiamy się na sobie i na tym, jak my podnosimy nasz sportowy poziom z dnia na dzień. Kolejna rzecz, bardzo istotna, zarówno fizjologicznie, jak i mentalnie, to nasza dieta. Kolejny punkt, w którym powinniśmy być bardzo zrównoważeni i nie przesadzać. Najczęściej jest tak, że osoby, które zaczynają, chcą zrzucić wagę, najczęściej jest tak, że mają trochę tych kilo nadwagi, ale odpowiednie odżywienie jest bardzo ważne. Nie powinniśmy robić takiego błędu, który jest najgorszym błędem, że nagle odstawiamy jedzenie, jemy coraz mniej, pijemy coraz mniej, a nasze obciążenia cały czas wzrastają. Zbyt gwałtowna chęć zgubienia nadmiaru masy naszego ciała to jest największy błąd, który może wyrządzić największe szkody w naszym organizmie, więc do tej kwestii trzeba podejść bardzo delikatnie. Trzeba ją dopasowywać do tego, ile jeździmy w dni, kiedy nasze zapotrzebowanie kaloryczne jest większe. Powinniśmy spożywać kalorii więcej. W dni, kiedy nasza aktywność fizyczna jest mniejsza, oczywiście tych kalorii spożywamy znacznie mniej. Podsumowując, moi kochani, kolarstwo jako sport. Najważniejsza rzecz, systematyczność. Systematyczność i systematyczność. To jest moim zdaniem baza tego, żeby robić jak największy progres. Systematyczność plus równowaga. Równowaga, żeby nie zatracić nigdy pasji do tego, co robimy, żeby nie czuć się przemęczonym, przetrenowanym. Więc balans zarówno w życiu, a tym bardziej w sporcie jest rzeczą kluczową. Ja zdaję sobie doskonale sprawę z tego, że dla niektórych z Was, może nie większości, niektórych z Was, jak powiedziałem, te vlogi kierujemy do początkujących kolarzy, o tych rzeczach wiedzą i są to dla nich rzeczy naturalne i jakby banalne, ale ja Wam gwarantuję, że nawet osoby będące na poziomie World Tour, mówię to ze swojego też doświadczenia, o tych rzeczach czasami zapominają, zapędzając się w taką pogoń za sukcesem, za progresem, a są to rzeczy bazowe, które zawsze musimy mieć z tyłu głowy i które zawsze będą nam pomocne do tego, żeby nasze osiągnięcia i nasze wyniki były coraz lepsze. Dzisiaj się z Wami żegnam, dziękuję Wam za kolejny vlog. Lecę do domu, bo dzisiaj jest 38 stopni, bardzo gorąco, o tym jak trenować w gorącej temperaturze i w upale dni też jest vlog, albo już był, więc serdecznie Was zapraszam do obejrzenia tego i naszych kolejnych vlogów. Jeszcze jedna rzecz, piszcie w komentarzach, bo ostatnie 2-3 vlogi zostawiam sobie po to, aby poruszyć tematy, które Was najbardziej interesują, czyli tematy, które w komentarzach pod wszystkimi vlogami pojawią się najczęściej, te tematy poruszymy sobie w naszych 2 lub 3 ostatnich vlogach. Pozdrawiam Was serdecznie. Hasta luego. Ciao.